W ten weekend już dzisiaj ruszył Jarmark Franciszkański. Niezależnie od pogody nie brakuje fantastycznych stanowisk z różnorakimi dobrami i do jedzenia i na pamiątkę. Oczywiście nie brakuje chleba ze smalcem, nie brakuje fantastycznych franciszkańskich krówek. No i koncertów, wydarzenia kulturalne, będzie się tutaj dużo działo. Już od 14 się rozpoczęły. O godzinie 17 dzisiaj, jutro Wielkie Gwiazdy. Dzisiaj Halina Frąckowiak, jutro Los Compañeros, czyli muzyka z Boliwii, Peru i Ekwadoru, więc na pewno dużo się dzieje. Oczywiście klasztor jest otwarty dla zwiedzających, można tutaj przyjść, no ale przede wszystkim ten słynny chleb ze smalcem, krówki. Tutaj panie szykują, ile stanowisk w tym roku jest i czy wystarczy jak co roku chleba ze smalcem? Bardzo się cieszymy, że kolejny raz, już 24, możemy podejmować naszych gości, przyjaciół, tych, którzy mieszkają w Opolu i tych, którzy przyjeżdżają z różnych stron Polski i także z zagranicy. W tym roku mamy 6 stanowisk, przy których pracują tercjarze franciszkańscy i bracia, którzy będą tutaj oczywiście bardzo aktywnie uczestniczyć i spotykać się z tymi, którzy będą nas odwiedzać. W tym roku ten jarmark jest w trochę innej formie ze względu na sytuację, między innymi właśnie na powódź, która dotknęła Opolszczyznę i także naszych współbraci, szczególnie myślimy o Kłodzku. Dziękujemy za to, że możemy kolejny raz ugościć Państwa tym, co mamy najlepszego. A więc wy macie również słynne medykamenty franciszkańskie. Czy one też będą w tym roku do kupienia? Na stanowiskach tych, które są na zewnątrz klasztoru, będzie można oczywiście nabyć takie medykamenta. Natomiast u nas w tym roku szczególnie zwróciliśmy uwagę na to, aby tak gościnnie, ale tak prosto, to znaczy proste jedzenie, dobre jedzenie przygotowane przez nas i przez naszych przyjaciół. Oczywiście smalec, który jest z dobrym chlebem i z kiszonym ogórkiem, będziemy częstować, będziemy także prosić o ofiary dla powodzian. Przede wszystkim dla powodzian, bo o nich myślimy szczególnie. Jak co roku na Jarmarku Franciszkańskim bracia franciszkanie udostępniają tutaj wnętrza klasztoru, oczywiście przepiękne podziemia, które tutaj się znajdują, więc niech pogoda po prostu nikogo nie odstrasza. Tak, tyle błogosławieństwa, ile kropel deszczu. Wierzymy, że w naszych korytarzach, w naszych także podziemiach, w tych miejscach, które otwieramy dla Państwa, będzie także czas, kiedy będziecie mogli wzbogacić się od strony naukowej, historycznej, ale także i od strony duchowej. Więc dlatego mówię, odwagi, tyle błogosławieństwa, ile kropel deszczu. Coraggio, odwagi. Mam nadzieję, że te krople deszczu też w pewnym momencie ustaną po prostu, ale niech pogoda Państwa nie zniechęca, bo tutaj dzisiaj ten Dom Boży u Franciszkanów stoi dla Państwa otworem. Na Jarmarku Franciszkańskim jak co roku nie brakuje smakołyków i fantastycznych wyrobów wędliniarskich. I tutaj mamy przepyszne, wędzone, gotowane kiełbaski, no i oczywiście krówki. Co tutaj dzisiaj będzie można kupić? Po swojsku, po polsku, po naszemu życzymy skosztować franciszkańskie golonko każdemu. Wszystkie tutaj wędzonki, szyneczki, krakowskie kabanosiki, wszystko jest ogniem pieczone, dymem wędzone. Wszystko po swojsku. Zapraszamy serdecznie. No i jak widać, dużo dobrej energii od takich pozytywnych wystawców, którzy się tutaj znajdują w tym roku na Jarmarku Franciszkańskim, więc zapraszamy serdecznie. Nie boimy się deszczu, będziemy chodzić cały dzień, mam taką nadzieję. Fajne są te jarmarki, można dużo rzeczy zobaczyć, skosztować jakichś śląskich potraw. Ci, którzy by chcieli przedłużyć sobie atmosferę Jarmarku Franciszkańskiego i na te ponure deszczowe dni zapalić na przykład świece, to tutaj jest stoisko z niezwykłymi świecami, ręcznie robionymi. Wy robicie wszystkie te cuda sami? Tak, robimy sami. Najpierw wykonujemy model, potem ze specjalnego silikonu musimy zrobić formę, no i możemy tworzyć. Tutaj są inspiracją różne rzeczy, bo są i pieski, i ciasteczka, i deserki, owoce. Czy są też świece zapachowe? Tak, mamy w tej chwili większość zapachowych świec jest w zapachach owocowych, dlatego są przy ciasteczkach
zrobione te zapachy. Natomiast robimy również woski do kominków i wtedy te woski mają już zapachy kwiatowe, leśne, różnego rodzaju. Mam takie wrażenie, że jarmark franciszkański w tym roku jest przy tej aurze pogodowej dedykowany właśnie na takie długie, zimowe, deszczowe wieczory, które przed nami. Bo cóż lepszego może być na taki deszczowy wieczór, jak nie herbatka z miodem. Tutaj u Was wybór miodów jest ogromny. Jakie macie miody i jakie smaki? Co jeszcze robicie w swojej pasiece? Dzień dobry Państwu. Mamy rzepakowy, wielokwiatowy, mniszkowy, gryczany, lipowy, akacjowy, leśny, malinowy, nawłociowy, faceliowy, spadziowy i wrzosowy. Mamy też miody pitne, fajne na zimę, żeby się rozgrzać. Grzańca mamy też, grzany miód pitny. Czyli nic, tylko przyjść do Was i się rozgrzewać. A te miody są, rozumiem, naturalne, macie pasiekę, ile macie pszczółek? No mamy po 600 rodzin pszczelich. Pasieka jest z pokolenia na pokolenie, od dziadek, ojciec, ja. No i jakoś tam się kręci. No to zapraszamy na stoisko z miodami i na rozgrzewkę, na grzanie.